Zapraszam na krótki wykład pana Marka i przekazuję głos. Dziękuję. Możemy na siedząco? Wiecie państwo, troszeczkę mi wiochy narobili tym przede wszystkim prezes, bo nie napisali tego w kolejności odpowiedniej. Wyszło, że najważniejsze jest, że jestem prezesem Kukiz 15, a przecież wiadomo, że to jest Paweł Kukiz, nie? Więc na wszelki wypadek ze swojego profilu zdjąłem ten plakat nieszczęśliwy. Natomiast może go nie zauważono, bo polityka jest bardzo wrażliwa, się okazuje, w odróżnieniu od przedsiębiorczości. I bardzo ważne są różnego rodzaju gesty, szczególnie w odpowiedni sposób powiedziane. Dlatego prezydent na przykład najpierw wszystkich wita przez 15 minut po to, żeby powiedzieć dwa zdania. Jak kogoś nie wymieni, to już tam coś, fochy się robią. Proszę państwa, ale dzisiaj jestem tutaj nie jako poseł, tylko jako przedsiębiorca. Mam rozumieć, że mamy o przedsiębiorczości rozmawiać. I tak naprawdę nie wiem za bardzo, od czego zacząć. Ilu przedsiębiorców tutaj jest? Czy można poprosić o rękę do góry? Byli też się liczą? Sporo, czyli bohaterów dnia dzisiejszego mamy sporo. I ludzi, którzy zdeterminowani są do robienia, pomimo tego, że państwo mówi nie róbcie. To jednak działają i rozwijają się. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba takie porównanie jednego z większych przedsiębiorców w Polsce. Na pytanie, dlaczego on działa, a on odpowiedział tak, że gdyby Czmielowi powiedzieć, że nie może latać, bo prawa fizyki są jasne, to pewnie by nie latał. I tak też jest ze mną, że ja po prostu nie wiem, że nie powinno mi się udać, dlatego też duże rzeczy robię. Dla mnie osobiście to jest przedsiębiorczość w ogóle, to jest realizowanie własnych aspiracji. To jest tak, że człowiek ma gdzieś tam w sercu tego robala niepokorności i musi pokonywać jakieś tam dystanse, wyznaczać sobie nowe trendy, nowe cele i osiągać bez względu na koszty wewnętrzne, które człowiek ponosi, nie śpi, nie je, czasami choruje, papierosy pali, emocje rozrywają człowieka, bądź strach przed urzędnikami. I te bariery, co i rusz pokonuje, potem się okazuje, że po 20 latach ja od 91 roku prowadzę firmy. Człowiek już jest tak wyuczony i tak przeciwpancerny, że żaden nawet urzędnik nie jest w stanie przyspieszyć bicia mojego serca. Dlaczego ja się w polityce znalazłem? No dlatego, że to jest nowy wymiar. Po prostu ja się już nie godzę z czymś takim, co się dzieje na granicy pomiędzy przedsiębiorczością a skarbem państwa, czyli państwem polskim. I poszedłem tam powiedzieć głośno, że tego tak dalej już nie można tolerować. Ale tu się okazuje, że ja już ze 3 razy w życiu mówiłem, że to już się dalej tak nie da. Się okazuje, że podnoszą nam ciągle poprzeczkę i ciągle okazuje się, że się da. Że na przykład nie wzbudza naszego powszechnego jakiegoś przeciwdziałania mówienie pana Morawieckiego, że on jeszcze przykręci. Albo że wzrosły wpływy z VAT. Ale już nie mówię o tym, że 4 miliardów nie oddał przedsiębiorcom VAT-u, stąd przyrost po stronie przychodów. Więc ja myślę tak, że taka retoryka, która dzisiaj niestety ustami Prawa i Sprawiedliwości jest sączona, że przedsiębiorcy z nas jeszcze można coś wycisnąć, no to ja im odpowiadam prosto, myślę nie skomplikowanie, bo jak zacznę to komplikować, to mało kto co zrozumie. Że z tej gąbki się już nie da więcej wycisnąć. I pan Morawiecki w odpowiedzi mówi tak, że on sobie zdaje z tego sprawę, że jak się przyciśnie, to kilka tysięcy przedsiębiorstw spadnie, ale zostaną te zdrowsze. No to ja... Ręce opadają, no. Po prostu ręce opadają. I bardzo mi brakuje przedsiębiorczości w Sejmie, ja to dzisiaj mówiłem w radio waszym, że w Sejmie ja mam kilkanaście osób, z którymi jestem w stanie o czymkolwiek porozmawiać. Bo jesteśmy krwiopijcami, jesteśmy wyzyskiwaczami, w dużej części oszustami, skoro nas się ciągle podejrzewa o to, że wyłudzamy, nie płacimy, a tymczasem oni żyją z naszych pieniędzy. No przecież to jest to, co my wypracujemy, wpłacamy do Skarbu Państwa. Skarb Państwa płaci sobie ile wlezie. Pytam się, który z nas, przedsiębiorców, zaczyna w kryzysowej sytuacji zadłużenia spółki od podwyższania cen produktu.
a nie od ograniczania kosztów. Który, pytam, a w tym państwie można, a w tym przedsiębiorstwie o nazwie Polska Rzeczpospolita można, dlatego że urzędnicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Na ile zadłużą, ich sprawa i nikogo więcej. Jak podniosą podatki, macie trzymać fason i płacić więcej, bo to jest patriotyzm, to jest wasz obowiązek. A na pytanie, dlaczego ministerstwa wypłacają sobie nagrody roczne, nie wiadomo za co, odpowiadają, że w budżecie zostało, to wypłaciliśmy. Więc wiecie, to jest tak, jak studenta w Stanach Zjednoczonych zapytano, już takiego średnio rozgarniętego, skąd się bierze mleko, to nie uwierzycie, ale 40% powiedziało, że z kartonu. To samo jest tutaj. Pieniądze pochodzą z konta, a urzędnicy bardzo ciężko na nie pracują. Więc trzeba to artykułować na każdym, dosłownie na każdym etapie polskiego życia politycznego, trzeba to artykułować. Panu to ja płacę. Ja. Tak jak afera była, no, pragmatyczne podejście endeckie, tak? Powiatowe urzędy pracy powstały po co? No po to, żeby zwalczać bezrobocie. Żeby wprowadzać w nowych warunkach ekonomicznych, przygotowywać ludzi z ery socjalizmu, tych nieporadnych, ale bardzo dobrze wykształconych techników, inżynierów i tak dalej, adoptować ich do nowych warunków kapitalistycznych, powstały w 1992 roku urzędy pracy. Wszyscy przedsiębiorcy zrzucają się na te urzędy pracy, tam w postaci odpisu, który jest co prawda kosztem uzyskania przychodu, natomiast i nie jest kosztem pracowniczym, ale jest naszym kosztem. I to jest od funduszu płac około 2,5%, w moim przypadku to jest około miesięcznie, przepraszam, rocznie chyba, to jest około 140 tysięcy złotych. I na początku to było wszystko w porządku, ale na pytanie dzisiaj, skoro rząd mówi, że nie ma bezrobocia, drugie pytanie za tym idzie, to po co urzędy pracy? Skoro to już trwa tyle lat i już są niepotrzebne, zbędne, należy ten element z życia publicznego zlikwidować, a w to miejsce na przykład zaangażować MOPS-y, czyli te miejskie ośrodki pomocy społecznej, które część tych obowiązków na przykład informacyjnych mogłyby przejąć. Kapitalizm już trwa sporo czasu i wszyscy mogli się już zaadoptować do tego kapitalizmu. Pytanie brzmi, po co te obowiązki, kolejne obowiązki przyłożono, czy po co trwamy w tych obowiązkach w naszych miejscach pracy? Tam, gdzie my płacimy pensje. Przecież to podwyższa cały czas koszty uposażenia, czyli pensji. No więc no podchodzi do mnie taki profesor i mówi, proszę pana, panie pośle, niech pan będzie uprzejmy nie rozmawiać na ten temat, bo to są, proszę pana, tysiące ludzi i oni stracą pracę. Ja mówię, no jak mogą stracić pracę, skoro są specjalistami od załatwiania pracy? Przecież pan mówi bzdury, panie profesorze. A on mówi, pan jest taki mądry, bo pan to sobie pójdzie do swojej firmy, ja życzę panu tego. Weź się pan za robotę. No i tu się już zaczyna zupełnie inny świat. Świat konta i pieniędzy ile chce i świat człowieka, który pracuje po 12-14 godzin, żeby on miał co wydawać. I to są tak dwa różne światy i tak dwa różne spojrzenia, że nie ma wspólnego mianownika. Jedyny wspólny mianownik to jest patriotyzm, Polska, ale z całą pewnością nie ekonomia. Jak wszyscy ci urzędnicy patrzą na to, jak Unia Europejska nam daje pieniądze, a ja mówię, jak daje? A co to, my nie płacimy składek? No płacimy, tylko mniejsze, okej. Okay. Czy my żeśmy nie otworzyli się za bardzo na tą Unię Europejską? Czy to, że te Lidle, Kauflandy, te wszystkie inne tam Portugalczycy i tak dalej, otrzymali za darmo rynek, który generuje dzisiaj 1,3 biliona złotych obrotu, to pytam się, to z nieba spadło? Przecież to są koszty. Oni, żeby taki rynek zdobyć u siebie w krajach, musieliby wydać miliardy euro. No nie wydali, po prostu przyszli. I każde miasto z otwartymi rękoma, proszę bardzo, witamy, jak Angela Merkel wita uchodźców, tak my żeśmy ich witali. W tej sytuacji
nie można mówić o tym, że my jesteśmy coś winni, albo że jakieś zobowiązanie ciąży na nas, nie wiedzieć czemu. Ja twierdzę jako przedsiębiorca, że absolutnie. My żeśmy im za dużo dali i się po prostu zwyczajnie rozbestwili. Proszę bardzo. Co, Polska przemysłem nie stała? Może on był stary, może i był. Ale żeby sprzedawać, na przykład tak jak w moim przypadku, browary, całe zespoły browarów, sprzedawać za roczny zysk tych browarów i jeszcze rozłożony na raty, to tam powinno być 10 osób w więzieniu po prostu. Bo ja nie wierzę w cuda, że oni nie zapłacili ceny. Oni inaczej tą cenę zapłacili i komuś innemu zapłacili tą cenę. Ale przejmowanie, słuchajcie, bo to jest tak, że ja mówię o takich perełkach, nie? W cenę nie weszła wartość marki. Dzisiaj wartość marki to jest połowa przedsiębiorstwa. Marki w ogóle nie wyceniono. Taki Żywiec, taki Lech, takie Tyskie. Po prostu za cenę używanych maszyn to wszystko poszło. To z mojego podwórka. Zobaczcie na przemysł jakikolwiek, stoczniowy, niestoczniowy, wszystkie przemysły, popatrzcie. Kupowało się po to, żeby to zamknąć. A jeżeli już nie zamknąć, to po to, żeby tak zmodernizować, żeby to w globalny sposób zwiększyć produkcję w jednym punkcie, po to, żeby można było zamknąć te pozostałe. I tyle. I to jest pragmatyzm, którego od nich się musimy uczyć. Natomiast gdzieś w tej takiej niesfornej myśli, że my im coś dajemy, to oni się będą uśmiechać, że oni nam podziękują. Wiecie, niechcący u Sowy, Sikorski to nazwał takim polskim murzynizmem. I tu się z nim zgadzam. Dlatego, że wewnętrznie burzę się, jako stary warszawiak, burzę się, że dom mojego dziadka w powstaniu wysadzili w cholerę aż do piwnic. Za miskę zupy trzeba było to odbudować i Niemcy nie ponieśli z tego powodu ani grosza odszkodowania. Jeżeli oni chcą się z nami dzisiaj ścigać, to ja niestety podchodzę do tego trochę inaczej niż politycy, że mi mniej zależy na tym, żeby pani kanclerz się do mnie uśmiechała. Ja bym wolał, żebyśmy wystartowali od zera. Najpierw się rozliczmy. Nikt was nie zapraszał do Polski, żeby ją niszczyć. Nikt wam nie kazał mordować 1/3 narodu polskiego. Nikt wam nie kazał wymordować polskiej inteligencji. Nikt wam nie kazał. Przyszliście i to zrobiliście. Skoro zrobiliście, to pytam się, jak to jest, że Grecja dostaje 3 raz reparacje wojenne, a Polska ani razu nie otrzymała. I nieprawdą jest to, że Polska się ich zrzekła. Komuniści kombinowali w Polsce, żeby z NRD się dogadywać. Ale to Niemcy wzięli odpowiedzialność za Niemcy, czyli RFN ówczesny. I on w tym porozumieniu nie brał absolutnie żadnego udziału. A dzięki Polsce i Solidarności mogli połączyć swoje państwa NRD i RFN. Więc ja myślę, że skoro nie dalej jak tydzień temu, wyobraźcie sobie państwo, że Niemcy Francji spłaciły ostatnią ratę reparacji za pierwszą wojnę światową. To ja się pytam, czy naprawdę nami jacyś durnie rządzą? To jest 2 biliony euro. To się mówi o kwocie od 1,5 do 2 bilionów euro. Takie Polska poniosła straty. I oni teraz na nas patrzą, na jakichś gorszych. Przecież, pytam się, Rosjanie wywieźli wszystkie maszyny w zasadzie z fabryk, jakie tylko mogli. My żeśmy zostali z niczym. Sami od rana wypracowywaliśmy wszystko. Tą nową hutę żeśmy budowali. Te wszystkie, te hutę żerań w Warszawie, w Białymstoku. Pytam się, dlaczego my musieliśmy tak z kolejny raz tyrać, no. Jak już staniemy na nogach, to znowu ktoś przyjdzie i nam rozpieprzy Polskę i powie, sorry, pomyliłem się? No, po prostu ja jestem zdania, że nie powinniśmy tolerować takiego marnotrawstwa. Jak się Niemcy chcecie z nami ścigać albo nas pouczać co do demokracji, stanu posiadania, wykorzystywać naszą tanią siłę roboczą, która jest faktem, ale ona jest podyktowana tym, że my się nie możemy po stratach wojennych odbić po prostu, zwyczajnie. No to skoro już żeśmy zdefiniowali ten problem, to teraz powinno z rządu pójść krótkie przesłanie. Ja myślę,
że ja będę rozmawiał tutaj właśnie z Kukiz15 na ten temat, dlatego że być może PiS-owi nie będzie wypadało tego powiedzieć, ale my możemy o tym bardzo głośno mówić. Jako merytoryczna opozycja. A wtedy, jeżeli będziemy krzyczeć, jeżeli będziemy tupać nogami, wszyscy, w pragmatyczny sposób, to nie jest tak, że my nie kochamy Niemców. A dlaczego mamy ich kochać? To są nasi sąsiedzi i tyle. Dlaczego mamy kochać Ukraińców? To są nasi sąsiedzi. I to jest wszystko. Jak powiedział Churchill, nie ma czegoś takiego jak przyjaźń pomiędzy narodami. Są tylko interesy. I z pragmatycznego punktu widzenia uważam, że to jest jedno z mądrzejszych zdań, jakie w ostatnim stuleciu padło. Nie ma czegoś takiego. Popatrzcie, ten Macron. Polska tam coś, burzy się. Przecież ludzie. Ile razy żeśmy z nimi umowy międzynarodowe podpisali w sprawie zagwarantowania sobie bezpieczeństwa, to my żeśmy ich bronili, a nie oni nas. Tak było w okresie wojen napoleońskich. Kupę złota nabrał i gdyby nie Poniatowski, to by go Rosjanie zeżarli na polach podmoskiewskich. A w II wojnie światowej pytam się, kto Francji bronił? No. A pytam się, ja cały czas stoję na straży, oczywiście śmieją się, szydzą i w ogóle. Ja uważam, że Francja z Niemcami jest dogadana już od 1939 roku. Ja nie rozumiem. Wszystkie wojska poszły do Polski. Nic nie zostało z tyłu, chyba jedna dywizja. A oni stali, nic nie robili. To musieli być dogadani chyba. Jakiś rozsądek? Tu nie ma żadnego rozsądku. Stali i nic nie robili. Tak więc ta przyjaźń francusko-niemiecka istniała i będzie istniała. Oni się o tą Alzację tam trochę się potłuką, trochę się nie potłuką, to coś tak jak my z Czechami o Zaolzie. Natomiast prawda jest taka, Kukiz15 dzisiaj jest pomiędzy tymi dwoma strefami PO i PiS-u i z pragmatycznego punktu widzenia należy zacząć upominać się o reparacje wojenne, tak jak ostatnio człowiek, który jest kukizowcem z krwi i kości, ten, wiesz, dziennikarz, ten, no, nie, Max Kolon, kogo w TVP Info występuje ostatnio? Cejrowski. No Cejrowski mówi, oddajcie nam złodzieje, to żeście ukradli, no. Mamy katalogi nasze sprzed wojny i dzieła sztuki zgromadzone w polskich muzeach, a teraz Niemcy pokazują w swoich własnych katalogach zasobów te same dzieła, no. I nie mam mądrych na to? Więc to jest kwestia tej murzyńskości. Przestańcie się do rządzących, przestańcie się podlizywać. Zacznijcie żądać. Jak będzie krzywe drzewo, to i koza wskoczy. Cały czas mówię, wyprostowana postawa Polski w Europie to jest jedyne rozwiązanie na ciągłe klepanie nas po plecach. No. Wiesz, na czym to polega? Dobrze będzie. Będziesz zadowolony, chłopie, nie? I tak nas klepią od kilkudziesięciu lat, no. Więc myślę tak, że jesteśmy bardzo zdolnym narodem, bardzo ambitnym narodem, bo ja nawet nie wiem, czy przypadkiem też jednym z powodów nie jest to, że co niektórzy tak sobie honor tłumaczą, że oni powinni sami na to wpaść, a nie honorowo jest upomnieć się o to. Powinni się domyślić. Tak, powinni się sami domyślić. Tak jak my żeśmy zrobili mniejszość niemiecką w Polsce, sądząc, że Niemcy to samo zrobią u siebie. Dobre, nie? No gdzie? No. Tak więc, jak widzicie, jest tych pól, na których rozsądek nakazuje działać, a nie tylko narzekać. I liczymy na wsparcie. Chodzi o to, że jesteśmy otwarci, ale w pragmatyzmie. Bez pragmatyzmu nie ma rządzenia Polską. No. To jest zawsze przelewanie z pustego w próżne. Będziemy tak gadać i gadać i gadać, a tymczasem, jak to na Mazowszu mówią, my to gadu gadu, a Niemcy nam most malują. Nie? Więc na temat stosunków polsko-niemieckich, chyba że coś wyskoczy z sali, jakieś pytanie. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, to pewnie zadacie mi parę pytań, a ja wam odpowiem. Adasiu, chcesz coś? Czy nie, ja myślę, że tak, że my tutaj się z państwem widzimy regularnie co miesiąc, a mamy teraz szczególnego gościa, więc ja ten czas chciałbym oddać po prostu do pana posła Jakubiaka i do państwa, tak?
abyście Państwo mogli sobie spokojnie porozmawiać. Okej. Okay. To co, poproszę o pytanie, dobra? Bardzo proszę. To nie wiem, czy dawać Państwu mikrofon, czy będziemy mówić z sali. Nie, to malutka sala jest, ale nie jest posłuchać. Tak. Nie wiem, czy będzie mnie słychać. Bo... Słychać. Tak, to spójne. Zatem zadam parę pytań. Pierwsze, o przedsiębiorczości. W jaki sposób, jak zreformować system polski, ażeby uwolnić przedsiębiorców? Czy wystarczą tylko zmiany w przepisach, na przykład w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, czy trzeba czegoś bardziej radykalnego, żeby nie przez sposób ewolucyjny, a rewolucyjny? A druga kwestia dotyczy szkoły młodej endecji. Nie pamiętam dokładnego tytułu. Czy będą właśnie Państwo uczyli młode pokolenie tego pragmatyzmu, że nie ma przyjaźni między narodami, tylko są same interesy? I dodatkowe pytanie, czy będzie tam wykładana geopolityka, bo trochę poczytałem, ale nie zobaczyłem, żeby była właśnie mówiona, poruszona kwestia geopolityki. To jest twórca Akademii Młodego Endeka. Mieliśmy inaugurację roku. Powiem Wam, że dumny jak szlak normalnie byłem, bo 160 młodych twarzy, uśmiechniętych, eleganckich, wykształconych, chcą się dalej edukować i to po stronie właśnie endeckiej. Oni mówią już dość tego właśnie gmatwania, dość tego, tej picia piany. My chcemy być endekami, pragmatycznie patrzeć na Polskę. Jest interes, robimy. Nie ma interesu, nie robimy. I w ten sposób zbudujemy wielką Polskę. Inaczej się nie da. Na temat endecji tutaj autor zapewne będzie temat, na ten temat mówił. To jest bardzo zresztą innowacyjny pomysł, bo tego nikt inny nie robi w Polsce. Wszyscy zapomnieli politycy, że ktoś musi ich zastąpić, tak? No i problem będzie, ale to za parę lat. Jeżeli chodzi o... Widzi Pan, to jest tak. Ja myślę, że gdzieś mamy gen taki wykształcony w okresie rozbiorów i tych od Sarmacji począwszy. Taki gen działania. Ja to nazywam wewnętrznym robalem takim, który nas popycha czasami do rzeczy, do których nie dorośli inni w Europie. Na przykład oni wolą siedzieć przed telewizorem, a przedsiębiorcy wolą siedzieć do późnych godzin i na przykład coś budować własnego, bo coś własnego chcą mieć. Ja powiem tak, że wiele godzin zajęło mi myślenie na ten temat, bo to jest bardzo poważne, to nie jest taki prosty temat, jakby się mogło wydawać. I w pewnym momencie eureka mi trzepnęło w głowę, że tak naprawdę prawo gospodarcze ogranicza się tylko dzisiaj do podatku od osób prawnych na przykład, jeżeli mówimy o działalności osób prawnych, tak zwanego CIT-a, który determinuje działalność przedsiębiorcy. Jakby przedsiębiorca jest owładnięty tym podatkiem. Z komplikowanością VAT-u oczywiście, natomiast ten CIT jest podstawą do grzebania w naszych firmach i ten CIT nie daje nam spokojnie spać, bo my już sami nie wiemy, co ustawodawca miał na myśli, mówiąc o koszcie uzyskania przychodu w zakresie jakiegoś tam działania. I jak sobie pomyślę, że żeby mieć święty spokój, przedsiębiorcy rocznie wysyłają około 200 tysięcy zapytań, to już taka norma, jak interpretować prawo? Żeby urząd powiedział, jak interpretować taki problem. No i urzędy same już pękają, same już nie wiedzą, co odpowiadać. No to PiS wymyślił tak, że będzie ich mniej, jak trzeba będzie zapłacić 20 tysięcy za taką interpretację. I to wprowadzimy. Dzisiaj, jeżeli pan napisze interpretację i od urzędu pan ją dostanie, to ma pan dwie wersje tej interpretacji. Pierwsza, to jest interpretacja, na którą się pan może powoływać i wtedy jest potrzebne 20 tysięcy. Druga, ma pan interpretację, która poprawia panu samopoczucie. Bo jak przychodzi kontrola, robi tak, co chce. Tak więc mamy pewnego sposób, taki sposób urzędniczo-biznesowy podejścia do przedsiębiorczości. Natomiast ja jestem zdania, że CIT trzeba po prostu zlikwidować. Jedną ustawą likwidujemy CIT i wprowadzamy jeden obligatoryjny podatek, tak jak to jest w osobach prowadzących działalność gospodarczą, zryczałtowany podatek dochodowy. I taki też bym widział w spółkach, które mają formy prawne. I tak jak już mówiłem, to jest na tyle proste, że my wiemy, kiedy zapłacić i ile zapłacić. W procesie inwestycyjnym na przykład nie płacimy w ogóle, bo proces inwestycyjny to są wydatki, a nie przychody.
I co najważniejsze, przedsiębiorcy, którzy mają pełną księgowość, doskonale będą wiedzieli, o czym ja mówię. Amortyzacja zabija wszystko. Ja wiem, przyzwyczajono nas do tego. Amortyzacja. Dzisiaj kupuję tą szklankę za 100 tysięcy złotych, bo zarobiłem 100 tysięcy złotych. Czyli jeszcze raz, zarobiłem 100 tysięcy złotych. Kupiłem szklankę za 100 tysięcy złotych. I ja od 80 tysięcy muszę podatek dochodowy zapłacić. A skąd ja mam to wziąć, skoro wszystko wydałem na tą szklankę? No i VAT jeszcze od tego musi... No ale ja już mówię, że to już nie chcę tego dalej, nie, ja mówię o CIT-cie, tak? Więc doprowadzanie do sytuacji takiej, kiedy własnych środków nie można inwestować, bo się na tym traci, doprowadza polskie przedsiębiorstwa do tego, że nie mają kapitału. Bo zobaczcie, w jaki sposób skonstruowano. Ale jak się weźmie 100 tysięcy kredytu pod zastaw całego przedsiębiorstwa, to wtedy amortyzacją, to jest tak, ten przychód nie jest kosztem uzyskania, nie jest przychodem, czyli przychód z kredytu nie jest przychodem, a rata kredytowa jest przychodem, czyli 20% w koszty wrzucamy i tyle rocznie wynosi rata kredytowa pięcioletnia na przykład. Więc jest to zbudowane nie pod nas, a pod banki. W sprytny sposób banki, wykorzystując ustawę o CIT-cie, mają przemożny wpływ na działalność gospodarczą. I ja niedługo opublikuję takie dane, bo chyba z 5 osób pracuję w jednej z instytucji finansowych, nad policzeniem, ile w produkcie jest podatku bankowego. Inaczej, ja go nazywam podatkiem bankowym, bo to są koszty poniesione na banki. I to, ja już dzisiaj wiem, że to jest około 30%. To nawet państwo mniej zabiera niż banki. I, bo wiecie, ścieżka dostępu, produktu, wody, szklanki i tak dalej, wszyscy kredyty po drodze biorą. Na końcu w produkcie mamy tak gigantyczny udział kosztów związanych z bankowością. No to się nie dziwmy, że banki wyprowadzają pieniądze, bo banki w Polsce mają Eldorado. Nigdzie na świecie tyle się nie zarabia w bankowości, co w Polsce. To są gigantyczne pieniądze. I mają przepotężne lobby. Dość powiedzieć, że nawet pan premier jest specjalistą od bankowości, a nie od przedsiębiorczości, bo to są dwie różne sprawy. Tak więc, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, likwidacja, ustawa o wolności gospodarczej, 95 rok, nic już z niej nie zostało. Nic. To już powiem, że ktoś z inspekcji pracy chyba do mnie podszedł i mówi, muszę pana przekonać, żeby inspekcja pracy nie musiała zapowiadać kontroli, bo proszę pana, wszyscy pouciekają. Ja mówię, co, ja mam to panu wprowadzić? Tak, no to wybił pan ze z głowy, no. Przecież zatrudnianie osoby w przedsiębiorstwie to jest stosunek prawny pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Dzisiaj zabijamy się o pracowników, bo dzisiaj pracowników tak naprawdę nie ma. Stąd mówiłem dzisiaj o urzędach pracy. Za chwilę nas, przedsiębiorców, czeka gigantyczny problem. I to państwo nam nie pomoże, nikt nam nie pomoże. To będzie nasz problem, jak zwykle. Jak zrobić, żeby minimalna kwota w Polsce wypłacana pracownikom wynosiła 1000 euro? I czy nam się to podoba, czy nie, do tego dojdzie. W ciągu najbliższych lat. Wydajność pracownika na przykład w Holandii albo w Belgii, wyobraźcie sobie, to jest 160% tego, co robi u nas. I nie wynika to z tego, że on jest mądrzejszy, czy gorzej wykształcony, czy lepiej wykształcony. Nie. Oni mają tak zautomatyzowane procesy. Jak my nie pójdziemy w automatykę, to co słusznie zresztą mówi, w innowacyjność, to nasi pracownicy dalej będą fizycznie pracować, zamiast stać przy maszynie. O wydajności na przykład 6 razy tyle, co pracownik. I to nas czeka. I wszystkie inwestycje, dlatego tak bardzo prę w to, żeby CIT-u nie było. Żeby maszynę można było po prostu kupić z pieniędzy, które się ma w szufladzie. Bo to jest kasowa księgowość wtedy. A dzisiaj mamy memoriałową księgowość. Więc jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, czeka nas naprawdę gigantyczny problem. Kto będzie oponował przeciwko temu? Bo to będzie naturalne. My będziemy podnosić te pensje, podnosić.
3 miliony ludzi wyjechało, ale oni wrócą za chwilę. Oni są już w innych warunkach pracowali. Tutaj po 12 godzin nikt już nie będzie pracował. I u mnie pracownicy, przyjechało dwóch, przepraszam, z Londynu, pracowników, którzy pracowali na liniach produkcyjnych jakichś konserw. I oni za 2500 złotych są gotowi tutaj pracować nawet. Dlatego, że tam oni byli maszynami zwyczajnie. Wracają, chcą do Polski, tu jedzenie smakuje, tu powietrze pachnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oni wracają, żeby ich dzieci tutaj się wychowywały, ja jestem pełen uznania dla nich. A teraz moje zadanie będzie polegało na tym, żeby ograniczyć ilość pracowników w firmie po to, żeby im więcej płacić. Czyli muszę się reorganizować. Technologię muszę wprowadzać. Wcześniej czy później wszystkich to dorwie. A na samym końcu, jak już 10 rzemieślników zostanie, to będą perły w koronie. Pod warunkiem, że sami wykonują swój zawód. No. Pod warunkiem, że sami wykonują swój zawód. Jeżeli otworzycie restaurację i sami gotujecie obiady, to te obiady będą smakowały. Tak, jak cała restauracja będzie wyglądała. Jak tylko weźmiecie pierwszego kucharza, drugiego, trzeciego, czwartego, potem rotacja szybka, rotacja szybka, rotacja szybka, nie będziecie się niczym wyróżniać już wtedy. Więc ja mówię, czekają nas takie czasy, gdzie McDonald's dzięki temu, że jest zunifikowany, wszystko tak samo smakuje wszędzie. Odnosi sukcesy, bo poziom podnieśli tego smaku. Natomiast w sytuacjach takich, kiedy wszystkie restauracje podobnie gotują, będzie dla nas taki troszeczkę niesmaczny. Dlatego mówię, jeżeli ktoś chce się rozwijać, to musi rozwijać technologię, a nie zatrudniać następnych osób. On musi być, tak jak ja jestem twarzą moich browarów, tak każdy musi być twarzą swoich przedsiębiorstw. I wszyscy mi odradzali, marketingowcy, żeby nie nazywać browary regionalne Jakubiak, tylko jechać tymi no-name'ami, tam Ciechan, Bojan, coś tam, nie? Ja uważałem, że przed wojną, i tak uważam dalej, każdy właściciel przedsiębiorstwa spożywczego swoim nazwiskiem gwarantował jakość produktów. I ja się nie boję po ulicach chodzić. Ale ci, co zaczną kombinować w tejże technologii, czyli te obiady będą inaczej smakowały, to przestaną po prostu to kupować, nie? I ja ciężką batalię z własnymi pracownikami prowadzę, żeby jakość produktu trzymać i nie iść na skróty. A wierzcie mi, coś nieprawdopodobnego, jak technologia to poszła. Żeby piwo zrobić, już nie trzeba słodu nawet. Ja na w fiolce przynieśli mi, słuchajcie, to jest po prostu, no, nie wiem, czy opowiadać w ogóle. Opowiadać, będziemy pili, bo pana pili. Słuchajcie, bo to jest tak, wiecie, chmiel. Chmiel to jest kłopot, bo sam chmiel jest bardzo ekspansywny, on bardzo ma gęstą woń, do niego różnego rodzaju muchy chodzą i tak dalej, jak podczas kwitnienia. I teraz trzeba to zebrać, zgranulować i tak dalej, to jest kłopot. No to wyobraźcie sobie, że Niemcy wprowadzili taką fioleczkę dosłownie, jedna kropeleczka na butelkę i macie jaki smak chcecie chmielu, co tam chcecie, macie. Więc nawet powiem, że Jacka Danielsa ostatnio widziałem, że kupuje się dosłownie pół litra czystej wódki, wlewa się takie 15 ml Jacka Danielsa, to się tak nazywa, nie? Do tej wódki. Wlewać się, do tego nikt nie pozna. Jest, dzisiaj idzie to w ten kierunku. Jeżeli coś się stanie, to jaka cena, taki produkt. Koniec, kropka. Moje piwo leży 45 dni. Ich, jak 7 ma, to wszystkie pieniądze. Więc po prostu, no... Wszystko gdzieś tam w rozumie naszym musi być, że coś, co jest tanie, a jest nie tu produkowane, to już jest z natury podejrzane, nie? Z natury. Czy oni co innego jedzą, czym innym powietrzem oddychają? Ludzie robią ludziom. Bardzo dobre, bo mi się przypomniało natychmiast, pan prezes jednego z wielkich, nie będę mówił którego, koncernów, i miał taki mały browarek. I ja do niego podchodzę, mówię, słuchaj chłopie, jak ty ten browar zamkniesz, to ci krzywdę zrobię, nie? Do niego. A on tak, bo też żeśmy byli tak troszeczkę, taka imprezka była, nie? I a on do mnie tak patrzy i tak,
A jak myślisz, jak go zamknę, to co będę pił? No, ma pani odpowiedź. Natomiast jak głowa po piwie boli, to znaczy, że jest niedoleżakowane. To tak dla mężczyzn. Alkohol też jest sztuczny. To ja na potrzeby jakości nagrania muszę niestety państwu powiadomić, że będziemy musieli korzystać z mikrofonu podczas zadawania pytań, w związku z czym teraz proszę o podnoszenie ręki, jeżeli będą chcieli państwo zadać pytanie. Ja chciałam zapytać... To ja już... Chciałam zapytać, czy pan słyszał, że będą konta VAT-owskie przy przedsiębiorstwach zakładane automatycznie, oczywiście będą bezpłatne przy bankach? I czy to prawda, że będziemy rejestrować każdą fakturę? Że będzie przychodziła przez urząd skarbowy. A żeby się pani lepiej poczuła, to co mam odpowiedzieć? Jestem załamana, bo nie, ja... No, proszę pani, ja już dzisiaj słyszałem, że pół kwoty VAT-u na subkonto, od razu z automatu, podatkowe tak zwane konto, pół ma pani w obrocie. Nam się na okres miesiąca wybija 23% obrotu w ten sposób. Bo my tymi pieniędzmi obracamy, no prawda? Tak, i dopiero 25 sobie rozliczamy VAT. Natomiast dzisiaj przy każdej będą chcieli pieniądze, żebyśmy odkładali automatycznie na inne konto. Czyli jak ja będę pani fakturę brutto płacił, to netto do pani, a VAT na inne konto, które pani mi wskaże, nie? Tak. No, powiem wam, że coraz bardziej, a jeżeli chodzi o rejestr, to już mamy. No. Już mamy obowiązek. Ale wie pan co, ja nie mogę tego zrozumieć, że ja kupuję towar, płacę VAT, przychodzi do mnie klient, płaci VAT, ja zarobiłam 10 tysięcy i muszę oddać 2300 VAT-u muszę oddać. No to ja tego nie rozumiem, dlaczego te pieniądze nie zostają w ogóle u mnie w firmie? No firma nie może w ogóle zarobić pieniędzy, bo wszystko trzeba oddać na VAT. To był ten cud Balcerowicza. Miało nie być podwyżek, o ile pamiętacie, bo to jest podatek przechodni, czyli on idzie z drugiej strony od wytwórcy, on 23% nalicza i on idzie aż do końca. Natomiast powiem tak, że ta zmurszała stara Europa słucha wyraźnie, co Kukiz 15 mówi w tym w Polsce, bo pracują nad podatkiem obrotowym. Czyli chcą VAT zastąpić podatkiem obrotowym. Nie wiem, czy pani pamięta, jeszcze za tych okropnych czasów płaciło się podatek obrotowy. 8,5% na przykład od handlu. O ile dobrze, 3% od, o ile pamiętam, od produkcji chyba. Od usług i produkcji, bo to było połączone w jedno. I to był i koniec podatków. I był dochodowy, ale tam kto tam płacił wtedy dochodowy, nie? Natomiast Unia idzie w tym kierunku właśnie obligatoryjności i prostoty naliczenia, bo VAT-em można kręcić, no. Można kręcić karuzelę. Jako przechodnim, no to powinni to wiedzieć. Barcelowicz taki inteligentny, nie wiedział tego? To może kolejne pytanie? Ktoś z sali? Ja tak może trochę z innej strony, nie od przedsiębiorczości, tutaj zapalonym fanem jestem, wszystko tu słyszałem, wszystko widzę. Wiem, co państwo prezentują, tylko bardziej mnie przeraża ta, powiedzmy, ciemna masa, która jest na zewnątrz, która wojuje między PiS-em, między PO, a między jeszcze... A, nieważne. I my tu mówimy, no fajnie, to jest bez sensu. No jest to bez sensu, ale póki nie zaczną rządzić, powiedzmy, ludzie, którzy to rozumieją, to dla PiS-u, dla PO to nie ma znaczenia. Niepotrzebne, bo tak odczułam im to wprowadzać, takie ułatwienia, o których my mówimy. Bo może nie akurat to, co pan mówi, może wprowadzać, ale coś kogoś innego, tak powtarzacie, mądrego. Bo to nie każdy zawsze musi mieć rację. I mnie to tak gdyby przeraża. Kiedy to w ogóle jest perspektywa, kiedy z Kukiz 15 rozdwoi się na ileś tam takich mądrych ugrupowań i ludzi, to jest perspektywa. Tak, mi przychodzi do głowy iluś tam lat i jak państwo podchodzicie do tego, bo to uważam, że jest no, bardzo duży problem, że to jedynie trzeba było takie 25 lat, żeby pojawił się Kukiz. To 25 lat musimy czekać, żeby znowu coś się wydarzyło. Nie wiem, czy skonsultowałem pewien pytanie. Proszę państwa, pańskie pytanie jest bardzo istotne z punktu widzenia politycznego. Ja na to trochę inaczej, jako wagę dokładam do tego pytania.
I zastanawiam się, co będzie za 2 lata w wyborach, bo już wiadomo, że 3 ugrupowania wejdą. To wiadomo, nie wiadomo, no ale zakładamy, że 3 ugrupowania wejdą. PiS, PO i Kukiz. Szacujemy, że nasze siły szacujemy, ja przynajmniej szacuję pomiędzy 15 a 17%. Jest to za mało, żeby samodzielnie rządzić, natomiast żadna z tych partii samodzielnie rządzić nie może bez Kukiz 15. I teraz się zbliżamy do ciężaru odpowiedzi. Otóż Kukiz 15 żąda zmiany ordynacji wyborczej, konstytucji, chcemy bezprogowego referendum, chcemy, żeby społeczeństwo, w cudzysłowiu, tak oni o tym mówią, przeszkadzali w rządzeniu. Żeby społeczeństwo przeszkadzało w rządzeniu poprzez wygłaszanie swojej woli, to jest źle, to jest dobrze. Na to się zgadzamy, na to się nie zgadzamy. I partie na to się nigdy nie zgodzą. Oni tylko mogą pozory w tej chwili stwarzać, takie medialne. No tak, no to wiecie, a po co 50% wprowadzili? No po to, żeby nam zamknąć usta. Przecież to się nie wzięło z nieba. Z premedytacją zostało to zrobione. Chciano wyłączyć społeczeństwo z procesu nadzoru nad państwem. Bo jeżeli pan nie może burmistrza wywalić na przykład, albo prezydenta miasta wywalić, bo próg frekwencyjny nie będzie osiągnięty, albo jeżeli pan nie może zmienić jakiejś ustawy, bo przecież ja akurat jestem za reformą tą edukacji, akurat ja jestem, natomiast 900 tysięcy podpisów leży. Komu decydować o tym, czy to referendum powinno być, czy nie? Oczywiście, że nie takie prawo ma, takiego prawa nie ma pani Szydło, ani Sejm. Jeżeli suweren chce odpowiedzieć na pytanie, czy chce tej reformy, czy nie, to teraz rząd, partia rządząca powinna się skupić na tym, żeby narodowi wytłumaczyć, dlaczego ta reforma ma być i przystąpić do referendum. Bezprogowego najlepiej. I to jest forma dyskusji publicznej. I wtedy zamiast głupoty w telewizji pokazywać, byłyby programy, w których 2 strony by dyskutowały na ten temat. I ja jestem zdania, bo nie wiedzieć czemu, rządzący uważają, że Polacy to jest stado baranów. Jak się głębiej nad tym zastanowicie, to zobaczycie, że nas mają wszystkich za baranów. Broni nie, bo się pozabijają. Marihuany leczniczej nie, bo będą jarać w piwnicach. No przecież sam to słyszałem w Sejmie, no. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Musi prawo o ruchu drogowym. Przecież to jest jedna wielka tragedia. Sami mordercy po ulicach. Facet mi wywala, że powinno być 000. Ja mówię, uwaga, z tej Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szaleni ludzie. To są byli alkoholicy, oni mają inną zupełnie perspektywę niż my patrzymy, nie? Oni patrzą na nas jak na alkoholików po prostu, nie? Tymczasem ja problemu nie mam. Natomiast jeżeli oni mówią, że w Niemczech pod wpływem alkoholu jest 90% mniej zatrzymanych jak w Polsce, to ja na tym spotkaniu mu mówię, to wprowadź 0,8 i tak samo u nas będzie. Ale już oni lepiej, bo wiecie, to jest tak, że nawalać, głupi naród, ludzie durni, niedouczeni, analfabeci i tak nas będą katować od rana do nocy. A to jest sposób na życie. To jest ich sposób na życie. Z nam będą wmawiać, że jesteśmy głupkami po to, żeby oni samodzielnie mogli robić, co chcą. A wy się na to po prostu nie zgadzajcie. Ponieważ naród polski jako jeden z niewielu oparł się wszystkim mocarstwom naokoło i dalej po polsku mówi. Rzadko komu się to udało. Ja mam jedno pytanie. W zasadzie 2 może. Pierwsze to chciałem zapytać, czy w przypadku, kiedy byłby wprowadzony powiedzmy podatek obrotowy zlikwidowany CIT, tak? Czy bo mówimy sobie tutaj o plusach tego, czy Państwo przewidujecie jakieś minusy, tak? Wiemy, że o VAT-ie możemy robić te karuzele podatkowe, tak? Czy są jakieś zagrożenia w przypadku, gdybyśmy to wprowadzili?
A drugie pytanie to chciałbym chyba poprosić o komentarz trochę, jeżeli chodzi o tą ustawę dotyczącą aptek. Tak, bo jakby te wystąpienia tam posłów z Kukiza znam mniej więcej. Tam pojawiały się te komentarze odnośnie tych hurtowni, tak? Natomiast chciałem się dowiedzieć może, no, w którą stronę w zasadzie ta ustawa idzie, bo regulacje się pojawiają, czy to jednak idzie w takie... No tak, tak. Czy regulowanie rynku i to raczej będzie negatywne, czy... No, generalnie może taki komentarz ogólny. W sensie... To może od tyłu zaczniemy, od tej aptekarskiej, tak? Ja akurat jestem wiceprzewodniczącym komisji deregulacyjnej, która to komisja dostała właśnie tą ustawę do procedowania. Komisja jednogłośnie odrzuciła tą ustawę w całości jako niewłaściwą. Że komisja deregulacyjna nie jest właściwą komisją do rozpatrywania tej ustawy. Proszę Państwa, ta ustawa po 3 tygodniach wróciła z powrotem. Wszyscy pisowcy jak jeden na baczność stoją i mówią, nie, nie, już tam się pozmieniało, teraz będzie dobrze. Ta ustawa powinna przechodzić przez Komisję Zdrowia, a tam są fachowcy. I teraz jest tak, że o ile my nie jesteśmy fachowcami, to nie musimy być fachowcami. Jeżeli wchodzi tutaj, wchodzą takie proste sprawy, na przykład jak pan jest farmaceutą, proszę pana, i ma pan 4 apteki, bo tyle pan może mieć. Więcej, koniec. Pan minister postanowił, że pan może mieć 4, nie 5, absolutnie. Tylko 4. I pan Radziwiłł jeszcze jedną rzecz postanowił, to już taki spusty śmiech mnie ogarnął, że się powstrzymać już tam nie mogłem, śmiałem się na tej sali plenarnej ze 3 minuty. Pan Radziwiłł postanowił, że 13 tysięcy aptek wystarczy i koniec. Tak postanowił. Patrz pan, jaki ludzki pan, no. A biedronki mogą być, tak? Nie może być więcej. Jest... Ale biedronki może być... A to jest inna sprawa. No. Ale tutaj pan Radziwiłł akurat postanowił... I młodzi ludzie tak. Nie potrzebują. I pan Radziwiłł jeszcze postanowił, że jak pan spłodzi dziecko, to musi pan spłodzić farmaceutę. Proszę pana, także wie pan. Trzeba myśleć. Bo inaczej... W żaden sposób nie może odziedziczyć po panu pańskiej ciężkiej pracy. Córka czy syn, jeżeli nie są... Wszystko jedno. Musi być farmaceutą. Tego akurat nie określili, czy córka czy syn. Tak, no, musi być farmaceutą. Jeszcze nie. Natomiast ja jestem zwolennikiem tezy, żebyśmy poszli dalej. Skoro już mamy taki monopol, na przykład na te 13 tysięcy aptek, bo oni policzyli, że jest 13 tysięcy farmaceutów, to proszę pana, ja bym był za tym, żeby sklepy sportowe prowadzili tylko sportowcy. Dostał medal? Może prowadzić. No ale tak kiedyś było. Dentysta otwierał gabinet, fryzjerka otwierała salon fryzjerski, krawiec krawiecki, bo tak ale, było. Ale pan Jakubiak ma nadwyżkę finansową i chce gabinety stomatologiczne otworzyć i może. A kto ząbki boruje? Stomatolog. Nie Jakubiak. To samo jest tutaj. Właścicielem sieci aptek może być pan Jakubiak, ale apteki dzisiaj musi prowadzić farmaceuta. No to jest proste. I tutaj mamy ten jeden taki mały haczyk. Dlaczego Polaków pozbawia się możliwości prowadzenia działalności gospodarczej? Moją działalnością gospodarczą, na przykład od jutra, bo sobie tak wymyślę, no. Chcę mieć apteki, bo dobry biznes jest. No to otwieram sobie aptekę, gdzie chcę, dogaduję się z farmaceutą, będziesz prowadził moją aptekę. Ja ci tu finansowanie zapewniam, proszę bardzo, ja jestem właścicielem, ty jesteś dyrektorem fabryki tej apteki, zarządzasz. Zatrudniasz sobie techników farmaceutycznych, farmaceutów, okej, ty prowadzisz. Mamy 4 apteki, już żeśmy się zgodzili nawet. Dobrze, niech będą te 4. Tylko dlaczego ja nie mam mieć takiego prawa? Przecież dzisiaj apteki prowadzą farmaceuci, ponieważ nikt inny zgodnie z prawem apteki prowadzić nie może, ale właścicielem dzisiaj może być każdy. No to ja o tym mówię, że to dziecko musi być farmaceutą, bo jak nie jest, nie odziedziczy. No. A pierwsze pytanie? Ja jeszcze przepraszam w takim razie, może doprecyzuję, to po co jest ta ustawa? No dobre pytanie. Lobby.
proszę pana, zrobili taki numer. Pierwsze założenie. Akurat ja w Ciechanowie obserwowałem takie zjawisko, że w jednym miejscu było 6 aptek. Więc ludzie, jeżeli chcieli kupić sobie lekarstwo na 100%, to szli tam, bo jak w jednej nie było, to w drugiej była. I te 6 aptek, tam to jest w okolicach 200-300 metrów, te 6 aptek gwarantowało niskie ceny. Bo oni się między sobą nie porozumieli, bo hurtownik musiał wystawić wszystkim takie same ceny. A teraz może być jedna apteka, a następna w odległości 500 metrów od tej pierwszej. Przy małej miejscowości w rynku jest apteka, pół kilometra, jak narysujecie sobie krąg, no i tam jest jeszcze kwestia, jak to jest policzone, czy drogą, czy na skróty, a jak jest rzeka i zaczyna się problem. No to machnęli ręką, bo to jest, tam jest bardzo silne lobby 3 hurtowników w Polsce, polskich hurtowników, którzy zawładnęli w tej chwili całym rynkiem. Nie dopuszczając zachodnich koncernów. I powiem tak, od 4 do 5% polskiego rynku aptekarskiego jest w rękach żydowskich i jeszcze ja, i czyjś tam. Nie ma problemu. W piwowarstwie to jest 96%. 96%. A tu mamy odwrotnie, tu mamy 4% tylko. Więc ja nie rozumiem, o co ta cała ta afera z tymi aptekami. Następna rzecz. No, 3000 mieszkańców musi mieć miasto, żeby apteka była. Co to za jakiś... Nie? Wolny kraj. Co to za jakiś idiotyzm? Jak ktoś umrze, to aptekę zlikwidują? No łapiecie w ogóle takie bez sensu zupełnie to wszystko. No. Ale to było tak pchane kolanami, generalnie zmniejszony wpływ do budżetu przez blokowanie przedsiębiorczości, a jednocześnie marnowanie naszych pieniędzy w Sejmie. Nie, tam obroty będą te same, tylko my będziemy za parę lat, bo to jak zwykle przyschnie i za parę lat będziemy więcej za leki płacić. Na 100% to panu powiem. Jestem przekonany o tym. Bo oni mówią, że no tak, ale teraz na przykład przecież to nie teraz działa, to dopiero będzie działało, czyli te, które się będą zamykały, to jak się zamknie, no to już się nie otworzy. No to pytam, w jakiej sytuacji stawiacie aptekarza, który dzisiaj prowadzi działalność gospodarczą, wie doskonale, że nie może zmienić lokalizacji, bo następna może być 500 metrów od tego, który został. I teraz właściciel tego lokalu do niego mówi tak, Krzysiu, taka sytuacja, wiesz, mam koszty, ty płacisz tutaj 10 tysięcy czynszu, mi się wydaje, że o 20 za mało. Więc pytam się, co on ma zrobić, bo teraz ten człowiek, który nie jest farmaceutą, a ma tą aptekę, jeżeli nie zacznie mu płacić tych podwyższonego czynszu, to straci w ogóle aptekę i możliwość zarejestrowania w innym miejscu. Nie ma takiej możliwości, zgodnie z tą nową ustawą. Więc pytanie, mówienie o tym, że to kiedyś, nie, to za chwilę będzie. To za chwilę będzie. Natomiast, a pierwsze pytanie? Ryzyko no, zapomniał pan. Nie, ryzyko z wprowadzeniem podatku obrotowego i likwidacji. Znaczy wady, tak? Wady. Otóż zła wiadomość jest taka, że ci, co dzisiaj nie płacą, będą płacili, a ci, co płacą, będą 2 razy mniej płacili. Tak to będzie. Natomiast dla Skarbu Państwa wydźwięk tej zmiany jest taki, że zamiast 28 miliardów z CIT-u będzie wpływało około, z tego podatku tylko przychodowego, około 70 miliardów. Tak, tak. Dzisiaj skala niepłacenia podatku CIT jest przepotężna. To się tylko tak mówi, ale to jest przepotężnie. Po prostu duże koncerny w ogóle nie płacą podatku w Polsce. Dlatego, że... A co się im z kolei dziwić? W Holandii nie ma podatku od dywidendy. W Polsce 19% jest. No to jak ktoś firmę, ja już znam takich Polaków, którzy pozakładali sobie firmy i pokupowali upadłe przedsiębiorstwa w Holandii na przykład, po to, żeby wystawiać tą jedną fakturę i te zyski kierować tam i tam wyciągać dywidendę. To jest proste jak gwizdek, 19%. A dzisiaj ten podatek obrotowy, tam myślimy, że dywidenda powinna być w ogóle opodatkowana gdzieś na pozycji 15%. Natomiast jeżeli się ją
przy podatku jednoprocentowym to on w ogóle nie ma różnicy, bo można środki lokować jak się chce, bo to jest kasowa księgowość, czyli mam pieniądze, wydaję, nie mam pieniędzy, nie wydaję. Tak więc myślę sobie, że tam są same pozytywy. Ja tam starają się mi coś tam opowiadać, że ludzie będą komasowali. Ja mówię, no to bardzo dobrze, no. Że jak ktoś wykonuje jakieś coś, no to no wiecie. 1%, 1%, 1%. No, to na końcu będzie o 3% droższy, ale dzisiaj te przedsiębiorstwa płacą po 7%. Więc nie ma mowy, żeby to źle wyszło, albo żeby to miało jakiś negatywny wpływ na gospodarkę polską. Absolutnie nie. Natomiast jedno, co nam daje, to święty spokój. I urzędnik nie jest panem w naszym przedsiębiorstwie. Ja pokazuję przychód, tutaj przelew, do widzenia. Jedna danina. Ja jeszcze tutaj muszę zakomunikować, że teraz właśnie będzie ostatnie już króciutkie pytanie, ponieważ jeszcze czeka pana posła jedno spotkanie. Janko, chciałem dopowiedzieć, że takie rozwiązanie już jest i jest to podatek tak zwany zryczałtowany od osób fizycznych, to znaczy rozszerzyć na osoby prawne, prawda? To chciałem dopowiedzieć. Tak, ja chyba mówiłem, bo już nie wiem, co dzisiaj w radio mówiłem ze dwa razy o tym, że mówiłem wam, że na 100 kontroli, tak, 90 praktycznie 6 do 7 nie wykazują żadnych nieścisłości w takich firmach. Dlatego, że ludzie wiedzą, za co mają płacić, kiedy mają płacić i tyle, no i już. Proste jak... To jeszcze może ostatnie tutaj pytanie, jeśli pan zgłosi. Dzień dobry, ja mam pytanie do pana posła jeszcze. Mówił pan, że Kukiz15 będzie po wyborach następnych starał się wywierać presję, żeby uzyskać korzystną sytuację polityczną. Ja mam pytanie odnośnie obecnego jeszcze Sejmu, bo się zbliżają dwa lata ostatnie i wiadomo, że PiS przez pierwsze dwa lata przeprowadza ustawy kontrowersyjne i będzie ich unikał w następnych dwóch latach. Czy jest jeszcze szansa, że Kukiz15 będzie potrzebny i będzie miał możliwość wywarcia presji, żeby osiągnąć jakieś korzystne rezultaty w obecnych dwóch latach do wyboru? Czy już nie widzi pan? Ja tu miałem pytanie z sali od jednego z panów, zdaje się, na temat właśnie tych wyborów i ja nie skończyłem zdania, teraz zdałem z tego sprawę. Lata swoje robią. Proszę państwa, ja zakładam, że za dwa lata może dojść do tak paradoksalnej sytuacji, że nam się wszystkim nie śni. Otóż ja jestem zdania, że PO razem z PiS-em się połączą. Oni nie oddadzą władzy w ręce Kukiz15. To jest dla nich za niebezpieczne, bo my chcemy po prostu oderwać ich od koryta, chcemy polikwidować gabinety polityczne, chcemy sprofesjonalizować wszystkie ministerstwa, zlikwidować połowę. Oni nie dadzą tego zrobić. My musimy bezwzględną większość mieć. Dlatego też rozmawiamy ze stowarzyszeniami różnymi i tak dalej, oddolnymi. Po prostu ludzie, trzeba się obudzić i powiedzieć sobie jasno, czyje to państwo jest. Bo jak nam dadzą w biało-czerwone w ręce i każą nam iść, to my będziemy szli, ale my nie jesteśmy stadem baranów. Czy musicie to wiedzieć, że dzisiaj idzie walka o jaka Polska i dla kogo ta Polska? Jeżeli dla naszych wnuków Polska, to niech to będzie taka Polska, w której nasi wnukowie będą mieli wpływ na nią. Jeszcze raz, najpierw jak jest kryzys, zaczyna się od siebie, a to państwo zawsze zaczyna od nas. I tak po prostu dalej być nie może. Nie wiem, zgadzacie się ze mną? Nie. Dlatego gorąco was zapraszamy. Macie tutaj swojego, mojego synka. Mówię cały czas o nim, że to jest mój synek taki. Natomiast macie posła Andruszkiewicza. Macie Endecję, macie Kukiz15, musicie nas wesprzeć. My sami to nic nie znaczymy w ogóle. Nasza siła to wy, nikt inny. Szanowni państwo, mam jeszcze kilka krótkich komunikatów, zanim pożegnamy się z panem Markiem. Przede wszystkim przed wyjściem jest stolik, w którym możecie kupić książki, a także wziąć ulotki dotyczące budowy pomnika, a także wpisać się na listę mailingową. I druga bardzo ważna informacja, 7 czerwca również w ramach spotkań klubu Myśl.pl spotkamy się z panem Ziemkiewiczem
I tym samym dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i przepraszamy za te pytania, których nie mogli Państwo udzielić. Najprawdopodobniej tutaj, natomiast zapraszamy na stronę naszą facebookową, zapraszamy do zostawienia adresów i tam skomunikujemy się z Państwem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Panie pośle, jakieś zdjęcie, no, które było na Facebooku. 5 minut dla... Ale właśnie, ale